Cześć! Zaczynamy kolejny poradnik z Unreal Engine 5. Poruszaliśmy już na kanale temat dekali, ale nie wytłumaczyliśmy, co to w ogóle są te dekale i w jaki sposób możemy je dodawać i kontrolować to, jak one wyglądają. Więc w tym filmie właśnie tym się zajmiemy. Mamy tutaj podstawową scenę z gracza trzecioosobowego, czyli możemy sobie chodzić, skakać i takie tam. Tylko dodałem tutaj dodatkową taką ścianę, na którą będziemy naklejać nasze materiały, nasze dekale. Ale jeszcze zanim zaczniemy, ten film powstał przy użyciu mikrofonu Krux Edis 1000. Link do mikrofonu i innych produktów firmy Krux znajdziesz w opisie. No to lecimy. Z lewej u góry mamy ikonkę, która pozwala nam na dodawanie nowych obiektów na scenę. Wybierzmy tutaj Quixel Bridge, żeby mieć dostęp do całej biblioteki Quixel Megascans. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z Quixel Megascans, to zapraszam Ciebie do karty z prawej u góry albo do linku w opisie. Ogólnie jest to taka biblioteka, z której możemy brać fotorealistyczne asety całkowicie za darmo. Jeżeli korzystamy oczywiście z Unreal Engine 5. Więc mamy tutaj po lewej stronie masę asetów, które możemy wybrać. Na przykład możemy wejść sobie w Surfaces i wybrać bark. I w tym miejscu mamy dostęp do kory drzewa. Jakby to wycofać, możemy wybrać cegłę i tutaj pobrać sobie jakąś cegłę. Na przykład ta cegła mi się podoba, klikam download, później add i dodaję ją na swoją scenę. Ja już dodałem kilka materiałów, więc na razie zminimalizuję to. Teraz Ctrl spacja i tutaj w folderze Megascans są moje rzeczy, które pobrałem. Wejdę w Surfaces i wybiorę sobie pierwszy folder. Teraz klikam na to, przeciągam i wrzucam tutaj. No i mam mój materiał na ścianie. Wygląda ok, więc teraz możemy zająć się tymi dekalami. W ogóle, co to jest ten dekal? Gdy wrócimy sobie do Quixel Bridge i zlecimy tutaj z lewej strony trochę na dół, to znajdziemy właśnie zakładkę Decals. I w tym miejscu prawdopodobnie wyjaśni się, co to w ogóle jest. To są takie jakby naklejki, które możemy naklejać na obiekty w świecie gry. Teraz weszliśmy do kategorii graffiti i widać, że mamy masę graffiti do pobrania. Wybierzmy sobie na przykład takie graffiti tag. Klikam teraz download, chwilę czekam, aż Unreal Engine to pobierze do siebie i teraz add, żeby dodać to do naszego projektu. Minimalizuję, Ctrl spacja, przechodzę tutaj w Megascans, Decals i w tym miejscu mam wszystkie dekale, które aktualnie pobrałem do projektu. Więc wybiorę sobie graffiti tag, którego przed chwilą dodaliśmy. Mam jego tutaj, klikam, przeciągam i upuszczam. Ten pierwszy plik to jest właśnie dekal, czyli sam materiał, a te dwa dalej to są tekstury, które są używane w tym materiale tutaj. No i ten dekal, gdy wcisnę E, będę mógł obrócić i przykleić tutaj do naszej ściany. Może jeszcze go obrócę, żeby był pionowo. I teraz, żeby zmniejszyć, najszybciej będzie zjechać tutaj z prawej strony w dół i chwycić za jeden z tych suwaczków i go zmniejszyć. No i tym sposobem właśnie dostaliśmy naklejkę na naszym obiekcie. Możemy go ustawiać tak jak chcemy, mniej więcej na przykład tutaj, albo obrócić, to już nie ma znaczenia. I tak to działa ze wszystkimi dekalami. Ctrl spacja, wejdę sobie do mojego folderu dekali i na przykład przeniosę kolejny dekal. Klikam, przeciągam, upuszczam, E, żeby obrócić, przeciągam tak o 90 stopni i znowu o 90 stopni, tym razem w osi X. Teraz jest za duży, więc z prawej strony pomniejszam dekala i W, żeby przemieścić go tutaj. Ten wygląda na trochę taki ściśnięty, więc w tym miejscu tutaj, gdzie go zmniejszaliśmy, możemy również zmieniać jego skalę. Możemy zmieniać jego proporcje. Wyłączę tą kłódeczkę z prawej strony i przeciągnę za oś Y, żeby trochę go zmniejszyć pionowo. O. I teraz mamy piękny dekal, którego możemy umieścić gdzie chcemy. Gdy teraz sobie znowu włączymy kłódeczkę, to przeciąganie za jeden z tych suwaków będzie pomniejszał albo powiększał cały dekal jednocześnie. No to umieśćmy go tutaj. Dodatkowo takie dekale, które pobieramy sobie stąd, z Quixel Bridge, mają specjalne ustawienia, których nie mają inne. Sprawdźmy, jak one działają. Ctrl spacja i klikam dwa razy lewym przyciskiem myszy na ten materiał. Pojawiło nam się takie okno. Może troszkę je pomniejszę i przeciągnę tutaj na prawą stronę. O, podlecę tutaj do niego. I w tym miejscu możemy dopasowywać to, jak wygląda nasza naklejka, jak wygląda nasz dekal w świecie gry. Czyli pierwszą taką najbardziej przydatną opcją będzie raczej albedo. Czyli mamy tutaj overlay intensity i color overlay. W tym miejscu mogę sobie zmienić na przykład na czerwony kolor, czy taki różowy i ustawić, jak bardzo ma być widoczny ten kolor. Tak samo dalej jest metallic, czyli po prostu sprawiamy, aby ten element był metalowy. Tego raczej tutaj nie chcemy. I jeszcze jest roughness, czyli im mniejszy roughness, tym bardziej światło będzie się od niego odbijało, a im większy, tym bardziej będzie rozproszone. Lecąc dalej mamy jeszcze opacity, czyli zmniejszając to, zwiększamy jego przezroczystość, staje się mniej widoczny, a zwiększając, staje się bardziej widoczny. I na samym końcu normal intensity, czyli gdy zwiększymy to, to również jego normal mapa stanie się bardziej widoczna, czyli te nierówności w tym miejscu.
Gdy dam to na 0, obiekt jest cały płaski, a gdy dam na przykład na 3, to widać, że będzie miał bardzo dużo tych wgłębień, tych szczegółów, więc zostawiamy to tak jak było. Jeszcze dodatkową, bardzo ważną wartością jest wartość sort. Jak teraz narzucę jeden na drugi, to widać, że ten duch spod spodu jest zakryty dekalem, który na niego przyszedł. A co jeżeli byśmy chcieli, żeby ten duch był widoczny na tym dekalu? W takim wypadku tutaj z prawej strony jest opcja Sort Order. Im wyższa ta wartość, tym jakby wyżej będzie rysowany. Więc jeżeli w tym duchu dam na 1, a w tym napisie będzie na 0, to duch będzie rysowany wyżej. Więc teraz mogę sobie przeciągać ducha i będzie on na tym dekalu, który jest tutaj. Najpierw pojawi się ten, później pojawi się ten. Okej, wiemy już, że tym sposobem możemy dodawać różne graffiti na naszą scenę, ale w różnych grach możemy się spotkać również z takimi bardziej nieoczywistymi formami użycia tego. Gdy wejdziemy sobie w Control Spacja i przeszukam sobie rzeczy, które pobrałem, to na przykład mamy coś takiego jak Concrete Crack. Klikam, przeciągam, obracam standardowo o 90 stopni i o 90 stopni. I tak jak widzisz, to jest pęknięcie. Czyli nawet pęknięcia albo jakaś odpadająca farba, wszystkie tego typu efekty mogą być stworzone za pomocą tych dekali. Tego nie trzeba modelować ani dodawać w teksturze, tylko zwyczajnie ustawiamy sobie dekal w odpowiednim miejscu, przeciągnę go trochę wyżej i jeszcze trochę w prawo i mamy pęknięcie na ścianie, na której jeszcze dodatkowo jest graffiti. Wchodząc w Quixel Bridge możemy znaleźć masę tego typu dekali, czyli mamy jakiś beton, drzwi, graffiti, mech, błoto, kamień, zacieki, wszystkie tego typu rzeczy możemy dodawać za pomocą dekali. No dobrze, to jest pierwszy etap dodawania dekali. Wszystko już wiemy, ale co jeżeli w tym Quixel Bridge nie ma naszego asetu? Nie ma tego dekala, którego akurat my chcemy dodać. W takim wypadku musimy stworzyć własnego dekala. Może brzmi to strasznie, ale możemy zrobić to w bardzo szybki sposób. Wystarczy, że wejdziemy w Control Spacja, przejdziemy tutaj do jakiegoś folderu, klikniemy prawym przyciskiem myszy i stworzymy nowy materiał, bo każdy dekal jest materiałem, więc nazwę to mój dekal. Teraz kliknę na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy i pojawi się okno edycji tego materiału. Aktualnie, gdy zminimalizuję Control Spacja i przeciągnę ten materiał, upuszczę, to cały obiekt będzie nadpisany, czyli ten materiał, który był na tym obiekcie, zniknie i pojawi się nasz, teoretycznie, dekal. Tylko niestety na razie on jeszcze nie jest dekalem. Żeby zmienić go w dekal, trzeba wejść znowu w niego i tutaj w panelu z lewej strony, tam gdzie jest Material Domain, zmienić z Surface na Deferred Decal. Teraz dostaniemy błąd, że Deferred Decal może używać tylko Blend Mode Translucent, więc tutaj, gdzie jest Blend Mode, zmieniamy z Opaque na Translucent. I teraz, gdy to zapiszemy, zminimalizujemy i przeciągniemy na scenę, to dekal już będzie działał, ale nie wsadziliśmy tam żadnej tekstury, więc widać, że jego obrys jest, ikonka jest tutaj w tym miejscu, ale nie widać naszego dekala. Musimy po prostu coś tam podłączyć, żeby to działało, więc kliknę Ctrl Spacja i tutaj musimy zaimportować tekstury, które chcemy naklejać na nasze obiekty w świecie gry. Mam przygotowany tutaj taki folder, w którym mam dwa logosy. Zaznaczę je wszystkie i przeciągnę tutaj. Teraz zminimalizuję, Ctrl Spacja i mamy nasze pliki tutaj. Więc gdy teraz wejdziemy w nasz materiał, Ctrl Spacja, klikniemy i przeciągniemy tutaj, to będziemy mogli użyć tej tekstury w naszym materiale, w naszym dekalu. Klikam za RGB i podłączam do Base Color, żeby jego kolor pojawił się na naszym dekalu. Tutaj ten podgląd na razie dziwnie wygląda, więc możemy kliknąć tutaj na takie coś Set the Preview Mesh to a Plane Primitive. Czyli gdy to kliknę, dostaniemy naszego plane'a, czyli tak jak to będzie wyglądało w świecie gry. Aktualnie tak to wygląda. Kliknę Apply, wezmę to okno i umieszczę gdzieś tutaj. Teraz widać, że mamy bardzo rozciągniętego tego dekala, więc standardowo. Klikam E, obracam o 90 stopni i znowu obracam o 90 stopni. Umieszczę go gdzieś tutaj i teraz widzimy, że musimy go pomniejszyć. Więc przechodzę tutaj, gdzie jest decal size, zminimalizuję to okno i przeciągnę, żeby zmniejszyć. Zostawiamy coś takiego. No i teraz raczej wszyscy widzimy problem. Dostaliśmy czarne tło, a my chcielibyśmy, żeby to tło było przezroczyste, bo interesuje nas tylko to logo w tym miejscu. Więc Ctrl Spacja i znowu wracamy do dekala. Tutaj mamy wejście Opacity. Opacity właśnie kontroluje przezroczystość, więc możemy pociągnąć od kanału alfa, czyli od kanału tego zdjęcia, które jest przezroczystością i podłączymy do opacity, czyli do przezroczystości. Apply. No i naprawiliśmy kolejny błąd. Mamy już piękne logo naklejone na obiekt w świecie gry. Jakie będą kolejne etapy edycji tego? No na przykład chcielibyśmy zmienić mu kolor. Jak to zrobić? Tak jak w wielu poprzednich poradnikach i z Unreala i z Blendera. Wystarczy, że wciśniemy 3 na klawiaturze i teraz lewym przyciskiem myszy
naciśniemy tutaj. Dostajemy nowego node'a, w którym możemy wprowadzić kolor. I teraz po prostu musimy zmiksować tą teksturę z tym kolorem. Czyli klikam, przeciągam, upuszczam, wpisuję multiply i dodaję node'a multiply. Podłączam to i to i to wszystko do base color. Dzięki temu jakby zmiksujemy te dwa kolory. Gdy dam teraz apply, to tak jak widzisz, nasze logo stało się czarne. Ale gdy teraz tutaj zmienię na przykład na czerwony kolor, wcisnę OK i apply, to dostaliśmy czerwone logo. No to może teraz spróbujmy zedytować to, jak bardzo odbija słońce, jak bardzo odbija światło z otoczenia, bo teraz jest bardzo matowy. Żeby to zrobić, mamy tutaj wartość roughness, więc wystarczy, że przyciśniemy klawisz 1 i klikniemy lewym przyciskiem myszy. Teraz to możemy podłączyć do roughness i w tym miejscu będziemy wpisywać, jak bardzo ma być chropowaty, jak bardzo ma być matowy. Czyli wpisujemy 0,1 na przykład, dzięki temu będzie bardziej odbijał otoczenie. Widać, że dużo bardziej odbija słońce. A gdy zwiększymy tutaj na przykład do 0,8 i znowu apply, to stanie się bardziej matowy. No dobrze, ale czy za każdym razem, gdy będziemy chcieli dodać jakiegoś dekala, będziemy musieli ustawiać te wszystkie nody? No właśnie nie. Możemy stworzyć sobie materiał, tak jak jest ten mój dekal, który będzie głównym materiałem i inne materiały będą z niego korzystać. Czyli żeby to zrobić, wystarczy przerobić kluczowe nody w tym miejscu na parametry. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy na jednego takiego noda i wybieram Convert to Parameter. I teraz nazywam ten parametr tekstura. Mamy teksturę. Prawym przyciskiem myszy na kolor, Convert to Parameter, kolor. I jeszcze tutaj na to, prawym przyciskiem myszy, Convert to Parameter, roughness. I teraz, gdy kliknę Apply, to tutaj w zakładce Parameters dostaniemy parametry, które właśnie stworzyliśmy. Możemy podlecieć sobie tutaj i będziemy mogli edytować te właściwości tutaj bez klikania Apply cały czas. Zmienimy to sobie na przykład na zielony, OK. I od razu mamy aktualizację tutaj. Wróćmy do czerwonego, OK. Zmniejszmy roughness. Puszczam i od razu mamy zmianę z lewej strony. I to możemy wykorzystać, aby dodać kolejne logo. Zminimalizuję to okno, Ctrl spacja, prawy przycisk myszy na ten materiał mój dekal i Create Material Instance. I teraz mamy mój dekal Inst, czyli taki materiał, który korzysta z tego materiału tutaj. Kliknę na niego dwa razy i w tym miejscu nie mamy dostępu do nodów, ale mamy dostęp do tych trzech wartości, które przed chwilą stworzyliśmy. Więc jak zminimalizuję to, Ctrl spacja, przyciągnę ten materiał na scenę i standardowo obrócę w dwóch osiach i trochę zmniejszę, to będziemy mogli nadpisać niektóre właściwości tego materiału. Ctrl spacja, klikam dwa razy na ten materiał i tutaj, gdzie mamy miejsce na teksturę, po prostu to włączam, Ctrl spacja i przeciągam teksturę Blendera na przykład. Wrzucam tutaj. I teraz to logo stało się blenderowe. Tylko tak jak widzisz, mamy ten dziwny różowy kolor z tego, więc możemy wybrać tutaj kolor i ustawić go na całkowicie biały. I wtedy mamy zwyczajne logo blendera w tym miejscu. I jak nadpiszemy również roughness, możemy kontrolować to, jak bardzo odbija się od niego oświetlenie. No i znowu dotarliśmy do tego problemu, że jeden dekal jest za drugim. Standardowo możemy to rozwiązać, wpisując tutaj w sort order wyższą wartość. No i tak działają właśnie dekale w Unreal Engine 5. Wystarczy, że przeciągniemy sobie kilka takich tekstur, nałożymy je na jakieś obiekty i mamy już realistyczne takie naklejki, realistyczne takie dekale na materiałach, których nie musimy nanosić bezpośrednio na tekstury obiektów, a zwyczajnie umieszczamy je podczas tworzenia naszej gry. No i to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik okazał się przydatny. No i do następnego.